Jak możecie pamiętać, ostatnio w rękach miałem MacBooka Air i po recenzji tego sprzętu możecie dojść do wniosku, że za bardzo zadowolony z niego nie byłem. No ale niestety tak się stało i trzeba iść dalej, dlatego patrząc na różne zestawienia komputerów w internecie, pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie zakupienie najtańszego MacBooka Pro, jaki obecnie jest w ofercie Apple. Także potestujemy sobie dzisiaj ten komputer i sprawdzimy, czy faktycznie lepiej wypada od tamtego sprzętu. Powiem wam, że generalnie sporo go różni od Era, natomiast jedna rzecz jest taka sama, a mianowicie mała ilość portów. Mamy w zasadzie tak naprawdę tylko dwa USB typu C, no i dla mnie do takiej codziennej pracy jest to za mało. Dlatego, aby używać go w codziennej pracy, zaopatrzyłem się w taką stację od firmy Aten, która dostarcza mi po prostu niezbędne porty do takiej mojej normalnej pracy, w której muszę podpiąć jakiś monitor, a także przejściówki i tak dalej. Test, recenzja tego urządzenia pojawi się wkrótce na kanale, także jeśli jesteście ciekawi, co ono potrafi, to wpadajcie, a najlepiej zasubskrybujcie po prostu mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. A my tymczasem już zabieramy się za unboxing tego MacBooka Pro. Tak jak wam mówiłem, jest to generalnie wersja podstawowa. Nie chciałem porównywać żadnej rozbudowanej wersji właśnie z tym MacBookiem, aby te testy po prostu były jak najbardziej odpowiednie. Możemy sobie tutaj go przeciąć i ta folia od razu nam zejdzie. Mamy dwie wersje kolorystyczne tych MacBooków. Szara, czyli Space Gray, oraz srebrna. Ja wybrałem sobie tą gwiezdną szarość i jak widzicie, ukazuje nam się MacBook Pro. Jest on trochę cięższy od tego Era, ale tego można było się spodziewać. No i też mamy tutaj plik z instrukcjami, a także ładowarkę, całą kostkę w zasadzie z ładowarką. Ale nim przejdziemy do samego rozpakowania MacBooka, zobaczmy sobie jeszcze, czy mamy tutaj naklejki. Pewnie będą, tylko pytanie, w jakim kolorze. I niestety one są te klasyczne białe, czyli nie mamy, tak jak w przypadku MacBooka Air, naklejek w kolorze obudowy danego sprzętu. Ale skupiając się już teraz na samym MacBooku Pro, tak jak wam mówiłem, jest on troszeczkę cięższy, natomiast w codziennej pracy raczej to i tak nie będzie odczuwalne. No i kolor jest równie fajny, jak ten złoty. Chociaż ten złoty chyba mi się trochę bardziej podoba. No i cyk. Mamy tutaj MacBooka. Ściągnijmy sobie tą folię. I jak widzicie, już nam się tutaj odpala. Będziemy musieli go skonfigurować, więc zrobię to szybko i do was po prostu wrócę. No jak widzicie, mam już skonfigurowany ten sprzęt, 2 minutki w zasadzie i jest po sprawie. Miary tego komputera w porównaniu do Era są bardzo podobne, z tym, że tamten sprzęt jest po prostu lżejszy. Ale od razu wam też mogę powiedzieć, co jest dość dużą ciekawostką, bo pomimo tego, że w obu sprzętach mamy ekrany Retina, to tutaj mamy ekran o większej ilości nitów, no i on jest po prostu jaśniejszy i to od razu tak naprawdę widać. Tak jak wam mówiłem, mamy niestety tylko 2 porty i w zasadzie wyjście na mini jacka, także do takiej codziennej mojej pracy jest to za mało, więc będę musiał po prostu korzystać z tego rozwiązania od Atena, ale nie jest ono ciężkie, więc nie będzie też problemu z jego codziennym noszeniem. Wrzucamy sobie gdzieś tam do torby z laptopem i tyle. Podpinamy je za pomocą kabla USB, dołączamy zasilanie i wszystko nam tutaj po prostu bezproblemowo gra. Ale z pierwszych wrażeń to w zasadzie tyle. Teraz czas na testy, abym sobie tutaj posprawdzał różne rzeczy, jak one wypadają na tym sprzęcie. No i zaraz do was wrócę i powiem właśnie, jakie są rezultaty i czy wypada on też po prostu lepiej od tego Era, bo tak jak wam mówię, jest tylko o 500 zł droższy, więc może być to fajna alternatywa dla niektórych z was. Jeśli chodzi o samą pracę biurową, to jak widzicie, nie ma żadnego problemu, aby odpalić mu tu kilkanaście programów, które będą działały w tle. Oczywiście są to mniej wymagające programy, takie typowo biurowo-domowe, także raczej też nie powinniśmy na ich podstawie określać wydajności tego komputera, bo w zasadzie MacBook Air, wspomniany wcześniej, też sobie z nimi od tak po prostu radził. Odpalę sobie w takim razie jeszcze Final Cut'a i spróbujmy wyrenderować mój film. Jak widzicie, nie jest on zbyt skomplikowany, więc komputer powinien sobie jakoś z nim poradzić, tylko pytanie jest, jak długo po prostu mu to zejdzie.
w przypadku chęci pogrania w jakieś gry, to tutaj oczywiście mówimy o jakichś takich mniej wymagających typu Angry Birds i tak dalej. Jeśli byście chcieli odpalić, dajmy na to, Wiedźmina, to wątpię, że ta gra w ogóle się odpali, a jeśli tak, to po prostu będzie ona i tak słabo wyglądać. Już mogę wam to powiedzieć z doświadczenia, że niestety przy Macach te komponenty muszą być naprawdę mega, mega wydajne, aby te gry w ogóle odpalały się w jakichś, można powiedzieć, przyzwoitych parametrach, bo w innym wypadku to po prostu wygląda strasznie, strasznie źle, o czym mogliście po prostu się przekonać w filmie z Fortnite'a i graniem na Macu Mini. I co do samej baterii, ona nie jest aż tak dobra jak w przypadku MacBooka Air, no ale trudno się dziwić, no tutaj jednak mamy trochę mocniejsze komponenty i tak dalej. Niemniej wydaje mi się, że jeśli go nie będziecie mega mocno używać, to ten dzień pracy on spokojnie wytrzyma i powiedzmy przy powrocie do domu około 18-20 będziecie musieli go dopiero podłączyć. Jeśli będziecie go katować, będziecie renderować cały czas na nim film, to w zasadzie po nawet 3-4 godzinach już będziecie musieli go podłączać do prądu. Tak niestety u mnie to wyglądało. Ale paradoksalnie wam powiem, że patrząc na testy baterii odnoszące się do MacBooków z touchbarem, ten MacBook i tak wypada gdzieś o godzinę, półtorej, dwie nawet lepiej właśnie niż wspomniane MacBooki. Ekran tego komputera, jak ja wam mówiłem, jest jaśniejszy. No i to widać, w takiej codziennej pracy powiem wam, że przyjemniej pracuje się na tym ekranie Retina, no po prostu ten obraz jest fajniejszy, te kolory też wydają się być ciekawsze, także to jest też na pewno przewaga nad Airem. Klawiatura oraz gładzik tego komputera to też bardzo ważne komponenty, szczególnie ten gładzik, który jest ogromny i dzięki temu bardzo fajnie wykorzystuje się go do różnych gestów, do poruszania się po systemie macOS. Jedną rzeczą, której trochę żałuję i do której się niestety już przyzwyczaiłem w przypadku MacBooka Air, to to, że mamy tam czytnik linii papilarnych. Tutaj niestety tego nie uświadczymy, chociaż uczciwie wam powiem, że wydaje mi się, że Apple gdyby chciało, to by spokojnie zaimplementowało ten czytnik linii papilarnych tutaj, no ale oczywiście im się zbytnio to nie będzie opłacać, bo wtedy mogłaby spaść sprzedaż czy Airów, czy MacBook Pro właśnie z touchbarem. Czy warto na koniec powiedzieć o samej jakości wykonania, ale tutaj raczej was nie zdziwię, no są to raczej jedne z najładniejszych laptopów na rynku, czy Airy, czy te MacBooki Pro. Jakość wykonania ich też jest naprawdę bardzo dobra, bo mamy tutaj aluminium, tylko oczywiście też kosztem tego, że ten komputer trochę waży, więc musicie po prostu mieć to gdzieś tam w pamięci, jeśli chcecie z nim naprawdę bardzo dużo chodzić. No i jeszcze kilka słów na temat samej stacji. Oczywiście tutaj ta stacja działała, musimy ją podłączyć do prądu, tak jak mówiłem, natomiast dzięki temu też nasz MacBook od razu się będzie ładował dzięki tej stacji, więc nie musimy później go osobno podłączać swoim kablem. W przypadku tej stacji możemy sobie podłączyć jeden monitor 4K albo dwa monitory o mniejszej rozdzielczości. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jeśli traktujecie tego MacBooka trochę bardziej pro, to musicie po prostu sobie dokupić właśnie taki adapter, taką stację, bo po prostu nie wytrzymacie z tymi dwoma portami Thunderbolt, a jak w ogóle zacznie wam się rozładowywać ten MacBook, to będziecie musieli go podłączyć i wtedy zostaniecie tylko z jednym portem. Jak widzicie, wracam do was po kilku dniach. Trochę mi się te testy przeciągnęły, ale myślę, że to będzie na plus do finalnej oceny tego komputera. Od razu wam mogę powiedzieć, że jestem o wiele bardziej zadowolony niż w przypadku tego MacBooka Air. A tak jak wam przypomnę, jest to tylko 500 zł różnicy. Mogę wam śmiało powiedzieć, że według mnie o wiele bardziej właśnie się opłaca dopłacić te 500 zł i wziąć tego MacBooka, który pomimo tego, że jest trochę cięższy, to i tak według mnie ma po prostu przewagę przede wszystkim w wydajności, jak widzieliście. W pracy biurowej jakiejś różnicy przy efektach raczej nie zobaczycie, bo po prostu takie mniej obciążające programy, no, nie pokazują tego potencjału. Jedyną rzeczą, do której moglibyście bardziej się przekonywać w MacBooku Air, to w zasadzie kolor obudowy, jeśli byście chcieli na przykład kolor złoty, albo bateria. Ta bateria po prostu nam działa lepiej. Natomiast tak jak wam mówiłem, jeśli nie będziecie zarzynać tego komputera, to on i tak wam starczy spokojnie od tej 8 gdzieś do 18, 20. No i tak jak wam mówiłem, że przez to, że niestety mamy tylko dwa porty USB typu C, należy po prostu doposażyć się w jakąś zewnętrzną stację, adapter. Ten, który ja testuję i którego będziecie recenzję mogli widzieć już wkrótce na kanale, na tę chwilę jest bardzo dobry, mega się dla mnie sprawdza, także nie mam jakby do niego nic do zarzucenia. A gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania co do tego MacBooka, no to też piszcie śmiało w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć na jakieś nurtujące was pytanie, ale generalnie tutaj tak kończąc mogę wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że te 500 zł różnice tak naprawdę bardzo dużo daje i polecam wam zdecydowanie bardziej interesować się tym sprzętem, aniżeli właśnie tym Airem.